Thank you for coming this evening. Dziękuję, że przybyliście tego wieczoru. Jesteście częścią Zachodu i z tego powodu jesteście frajerami miłości. Wszyscy kochamy miłość, prawda? I jesteśmy też łatwo popadamy w rozczulanie się nad cierpiącymi. Ci, którzy cierpią, bardzo mocno dotykają naszego serca, chcemy im pomagać. I kiedy spojrzycie na homoseksualistów, to są to dzisiaj ludzie, którzy mówią, dlaczego chcemy to kochać? I bardzo cierpimy z powodu tych wszystkich chorób, które nas trafią, innych problemów. Pożądamy, chcemy waszej miłości. Pokażę wam trzy zestawy danych, które, jak sądzę, będą odnosiły się do tego. Pan doktor tutaj odnosi się, używa takiej gry słownej, także oni w rzeczywistości faktycznie umierają dla tej miłości. Wcale nie chodzi homoseksualistom o miłość, ale to, na czym im zależy, to jest wciąganie do swojego środowiska młodzieży. Pokażę wam największe przeprowadzone w historii badanie nad seksualnością, które przeprowadził rząd Stanów Zjednoczonych i którego wynikami nie chcę się do końca z wami podzielić. Na końcu pokażę wam ogólnoświatowe badanie nad molestowaniem seksualnym dzieci i pokazujące związek molestowania homoseksualnego z akceptacją homoseksualizmu w społeczeństwie. Na początku pokażę wam oświadczenie, które powiedział doktor Wu Zunyu. To nie jest jakiś tam lekarz, jakaś osoba, która przedstawiła swoją opinię, ale jest szefem chińskiego programu prewencji AIDS. Właśnie mija nam 35. rocznica początku epidemii AIDS. I zwróćcie uwagę na to, co powiedział. Żadne państwo na świecie nie znalazło skutecznej metody powstrzymania epidemii HIV wśród homoseksualnych mężczyzn. Spójrzcie na ten punkt, w którym się znajdujemy. Już 35 lat od wybuchu epidemii. No, można powiedzieć, że przez pierwsze 2-3 lata nie wiedzieliśmy, w jaki sposób powstrzymać, spowolnić epidemię. Ale bardzo szybko, bo już w połowie lat 80. odkryliśmy drogi, którymi przenosi się HIV. Jest to wirus, który się wcale tak łatwo nie przenosi, ciężko się nim zarazić, ale jak widać, można go przenosić. I na początku epidemii również heteroseksualiści roznosili wirusa HIV i rząd amerykański szybko doszedł do wniosku, że stosując prezerwatywy można ograniczyć epidemię. I heteroseksualiści, którzy uprawiali często seks z osobami, których wcale nie znali. I powiedziano im, że kiedy będziecie używali prezerwatyw, to możecie być prawie w 100% pewni, że wasz partner nie zarazi się od was wirusem HIV. Oczywiście wśród osób heteroseksualnych w państwach rozwiniętych wirus HIV częściowo dalej się przenosi. Ale liczba przypadków zakażeń wśród osób heteroseksualnych znacząco zmalała, ponieważ heteroseksualiści troszczą się o siebie nawzajem. Szanują innych heteroseksualistów, przynajmniej na tyle, żeby ograniczyć rozwój choroby. Centra do spraw kontroli chorób w Stanach Zjednoczonych, w Chinach również zwróciły się do prostytutek. Używajcie razem z klientami, ze swoimi klientami prezerwatyw. W ten sposób ani oni nie złapią wirusa HIV od was, ani wy nie złapiecie go od nich. Nawet tam właśnie, gdzie seks był traktowany jako usługa, za którą się płaci, prostytutki poprzez stosowanie prezerwatyw zdołały ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. No, okazało się po prostu, że używanie prezerwatyw ogranicza przenoszenie wirusa HIV. Ale oczywiście zarówno heteroseksualiści, jak i prostytutki musiały jakby podjąć te dodatkowe niedogodności, żeby ograniczyć rozwój wirusa. Teraz spójrzmy na osoby, które zażywają narkotyki dożylnie.
Znacie tych ludzi, pewnie część z was ich zna. To są ludzie, którzy są gotowi zdradzić swoją rodzinę, żeby tylko dostać narkotyki. Okradną swoją własną matkę, żeby dostać narkotyki. Są w stanie oprawować bank, żeby dostać narkotyki. Ale kiedy powiedziano im, że jeżeli będą używali czystych igieł i nie będą się dzielili strzykawkami, nie będą się dzielili działkami narkotyków, to zdołają powstrzymać rozprzestrzenianie wirusa HIV. I okazało się, że ci sami ludzie, którzy są gotowi zdradzić rodzinę i oprawować bank, żeby dostać narkotyki, zaczęli stosować czyste strzykawki i czyste igły, żeby nie zarażać innych narkomanów. To powoduje, że stanowisko wyrażone przez doktora Wu Zunyu jest o wiele ważniejsze, o wiele istotniejsze. Geje, tak jak heteroseksualiści czy prostytutki, mogliby również, stosując prezerwatywy, znacząco ograniczyć przenoszenie wirusa HIV. But as the good doctor mentions, ale jak wskazuje ten doktor, nie stało się coś takiego. The gays say, i kiedy geje mówią, że chodzi im o miłość, to okazuje się, że wcale nie chodzi o miłość w stosunku do osób, z którymi uprawiają seks. Wcale nie przejawiają troski o osoby, z którymi uprawiają seks. This is clearly not a manifestation of their, let us say, concern about the people with whom they have sex. In fact, this looks like Plato. And what he said in the gays Platon pisał, że geje tak naprawdę tylko wykorzystują się nawzajem, w żaden sposób o siebie się nie troszczą, ani nie budują żadnych trwałych więzi, które mogłyby się przyczyniać dla społeczeństwa. Więc kiedy będziecie słyszeć gejów płaczących o tym, jak ta choroba ich zabija, ile tabletek muszą brać, żeby ratować swoje życie, zastanówcie się wtedy, czy nie próbują was po prostu oszukać i czy tak naprawdę nie przedstawiają zaburzonego obrazu tego, co się dzieje. Next, 6 years after the start of the AIDS epidemic, 6 lat po wybuchu epidemii HIV, 6 lat od momentu, kiedy rząd amerykański zaczął przekazywać organizacjom gejowskim ogromne pieniądze na ograniczenie epidemii. Tego typu stanowisko zostało opublikowane w gazecie w Bostonie, który jest stolicą Massachusetts Institute of Technology, czołowa placówka, najlepszy uniwersytet techniczny na świecie. Oczywiście jest to stanowisko zaledwie jednego człowieka, ale zostało wydrukowane w jednej z głównych mainstreamowych gazet środowiska homoseksualnego. I pośród tego całego umierania z powodu epidemii AIDS był człowiek, który powiedział: tak, może teraz umieramy, ale dorobimy waszych synów. Teraz przedstawię wam największe badanie nad seksualnością, największy eksperyment na żywej tkance społeczeństwa, jaki kiedykolwiek przeprowadzono. Teraz jeszcze tego nie pokażę. Zrobię mały wstęp. Is homosexuality dangerous? Zadajmy sobie pytanie, czy homoseksualizm jest niebezpieczny. Jeżeli spojrzymy na chrześcijańskie ujęcie, takie tradycyjne ujęcie, to często sięga się do historii Sodomy. Znacie historię Sodomy, gdzie wszyscy mężczyźni od najmłodszego do najstarszego gwałcili podróżnych, którzy przejeżdżali przez miasto, uprawiali ze sobą nawzajem seks. Święty Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian również pisał, że z jego doświadczenia homoseksualizm jest bardzo szkodliwy dla jednostki i powoduje rozpad społeczeństwa. I w zasadzie pochodzi od niego wszelka nieprawość. The American Psychological Association, as well as the American Psychiatric Association, w przypadku Ameryki zarówno Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, jak i Towarzystwo Psychiatryczne, Socjologiczne, w zasadzie wszystkie stowarzyszenia zawodowe lekarzy i pochodnych, stwierdzili: nie, to nie jest tak, cała tradycja się myli. Homoseksualizm jest zdrowy, homoseksualizm jest normalny. Dla jednostki i społeczeństwa jest tak samo korzystny i dobry jak heteroseksualizm. Czy homoseksualizm jest zaraźliwy? Tradition that almost everybody
wszystkie tradycje, w których żyjemy, szczególnie tradycja chrześcijańska, zawsze twierdziła, że homoseksualizm jest zaraźliwy. Oczywiście nie tak zaraźliwy jak choroby bakteryjne czy wirusowe. To jak z zażywaniem narkotyków. Jak wiemy, jest ono też zaraźliwe w takim ujęciu, że często narkomani starają się wciągać w swoje zachowania inne osoby, szczególnie młodsze. I jeżeli spojrzymy na Didache, które zostało napisane około 150 roku naszej ery, tam wyraźnie zapisano, nie będziecie deprawować chłopców. To wskazywało na przekonanie o tym, że zarówno dorośli homoseksualiści szukają młodych chłopców, z którymi mogą współżyć, i że ci chłopcy, którzy współżyją z mężczyznami, często też stają się homoseksualistami. They all pretty much agree. I tutaj zacytujemy amerykańskie towarzystwo psychologiczne. Oczywiście wszystkie inne te stowarzyszenia i towarzystwa się w tych kwestiach zgadzają. It is said, and it says on its website, and przed sądem na swojej stronie internetowej twierdzą, mówią, że orientacje i upodobania seksualne są czymś, co kształtuje się we wczesnych latach życia, i nie tylko nie da się tego zmienić, nie da się kogoś wyleczyć z homoseksualizmu, ale w ogóle nie powinno się nawet próbować zmieniać seksualności dzieci. And it is said in a number of court holdings, court briefs. I często psychologowie przed sądem zeznawali jako eksperci, że nie ma dowodów na to, że molestowanie prowadzi do homoseksualizmu. Now, if we were to skip ahead for a minute, and I'm going to invite you to do that. I'm going to be telling you about a Google News. Troszkę przeskoczymy do przodu. Opowiem wam o badaniu przy użyciu Google News. If you went from society to society, postanowiliśmy przeprowadzić takie badanie, sprawdzić, jeżeli sprawdzimy to w różnych państwach, to jaką część przypadków molestowania dzieci będą stanowiły przypadki molestowania homoseksualnego. I'll get to some of those results shortly. Nie znamy żadnych badań, nikt tego nie próbował w ten sposób sprawdzić. Nie mieliśmy się na czym oprzeć, więc stwierdziliśmy, że po prostu sprawdzimy w Google. Jeżeli spojrzymy na przykłady z całego świata, głównie z USA, ale również z innych państw, w przypadku Stanów Zjednoczonych 17 psychologów, doradców, psychiatrów płci męskiej molestowało chłopców. Jeszcze tylko wyjaśnię, że to badanie przeprowadziliśmy w ten sposób, że szukaliśmy wszystkich przypadków molestowania opisanych przez media, które się znalazły w Google News. I sprawdzaliśmy je pod kątem między innymi płci, sprawcy i ofiary. Niedługo przejdę też do pozostałych wyników, ale znaleźliśmy tutaj coś bardzo ciekawego. Oczywiście niezbyt wielu psychologów i psychiatrów zostaje przyłapanych na molestowaniu dzieci, ale w przypadku Stanów Zjednoczonych 17 mężczyzn molestowało chłopców, dwóch molestowało dziewczynki. 89% osób, które sprawców molestowania, dopuściło się molestowania homoseksualnego. Poza Stanami Zjednoczonymi mieliśmy również jeden przypadek z Polski. 6 mężczyzn dopuściło się molestowania 46 chłopców. Okazuje się, że 89% psychologów i psychiatrów, którzy molestowali dzieci, molestowali dzieci homoseksualnie. Myślę, że można tutaj wysnuć taki wniosek, że właśnie może wśród psychologów i psychiatrów jest po prostu większa liczba, nieproporcjonalnie większa liczba homoseksualistów niż wreszcie społeczeństwa. Spójrzmy na grupę, z którą możemy to porównać, grupę kontrolną. Oto dane dotyczące lekarzy i asystentów lekarzy, którzy również zostali opisani w mediach jako sprawcy molestowania dzieci. Nie wdając się w szczegóły, jak możecie je sami przeczytać, widać wyraźnie, że około 40% sprawców dopuściło się molestowania homoseksualnego. I dla porównania, wyprzedzając trochę, można powiedzieć, że około 30% nauczycieli, którzy molestowali dzieci homoseksualnie. Teraz chcę wam przedstawić to badanie rządu amerykańskiego. To badanie zostało opublikowane w internecie niewiele ponad miesiąc temu. To naprawdę ogromne badanie. Our sample, we have about 13,000 kids aged in grades 9 through 12,
We have 138,000 from 23 states and 44,000 from 19 large school districts. This study started in 1991. To badanie rozpoczęło się w 1991 roku. Trwa już od 25 lat. W 1991 roku rząd amerykański zebrał wśród uczniów kwestionariusze, w których wypytywał o to, czy dopuścili się bądź padli ofiarą różnych szkodliwych zachowań. Dowiedzieli się, że pewna część uczniów przyznała się, że była w ostatnim roku, padła w ostatnim roku ofiarą gwałtu. Pewna liczba z nich, pewna część z nich paliła, inni zażywali narkotyki, część z nich przynosiła broń do szkoły, inni wdawali się w bójki. I bez wyjątku okazało się, że te dzieci, które przyznały, że są homo albo biseksualne, znacznie częściej albo padały ofiarą tego typu zachowań, albo były ich sprawcami. Biurokraci z amerykańskiego rządu powiedzieli, że to jest coś strasznego. Co możemy zrobić, żeby rozwiązać problem tego, że to znacznie częściej zdarza się gejom? Przecież psychologowie i psychiatrzy, którzy są w tych sprawach bardzo mądrzy, mówili, że homoseksualizm jest równie bezpieczny i zdrowy jak heteroseksualizm. They ask gay leaders, why is this happening to these budding gay leaders? Liderów środowiska LGBT, dlaczego akurat to się zdarza homoseksualnym uczniom? I oczywiście geje, zgadzając się z psychologami i psychiatrami, powiedzieli, no przyczyną jest dyskryminacja. Jeżeli przekonacie wszystkie dzieci, że homoseksualni uczniowie powinni być traktowani tak samo, że nie należy ich dyskryminować, to wtedy homoseksualni uczniowie przestaną zażywać narkotyki i robić wszystkie te szkodliwe rzeczy. Rząd amerykański wówczas zaczął zachęcać wszystkie szkoły do wdrożenia programu, których uczono by, że homoseksualizm jest czymś normalnym, jest tak samo zdrowy i dobry jak heteroseksualizm. Organizowano mieszane bale dla uczniów homo i heteroseksualnych, mieszane kluby, zapraszano znanych homoseksualistów, żeby wychodzili do uczniów ze swoimi przemówieniami o tym, jak to homoseksualizm jest zdrowy i normalny. So what has happened? 25 years after no i co się stało? I co się stało po 25 latach tych wysiłków, bardzo mocno wspieranych przez media, które mówiły, że homoseksualizm jest fajny, homoseksualizm jest zdrowy, normalnie, przecież homoseksualiści to ci najfajniejsi ludzie. Oto część wyników. I to jest wynik, z którego rząd amerykański bardzo się ucieszył. To coś cudownego. W latach 2001-2009 40,5% uczniów powiedziało, że są dzieci sami, jeszcze nie odbyli, nie współżyli seksualnie. W ostatnim roku w przypadku tej próby krajowej było to około 46%, w przypadku 23 stanów 47%, w przypadku tych 19 okręgów szkolnych z dużych miast było to 44%. Zdaje się, że to dobra zmiana. No, okazuje się, że po tych wszystkich latach tej całej propagandy, tych systemów tych programów edukacyjnych, zwiększyła się liczba uczniów, którzy nie współżyją seksualnie. Powinniśmy się cieszyć, no, w ten sposób uniknięto wielu przypadków ciąż. Wśród nastolatków uniknięto wielu przypadków zarażeń chorobami wenerycznymi. No i stało się jeszcze coś innego z nastolatkami, z uczniami szkół średnich, czego rząd nie chciał, nie chciał się tak chętnie tym pochwalić. W poprzedniej dekadzie 93% uczniów zapytanych, no jeżeli byli to chłopcy, to mówili, że interesują się dziewczynami, jeżeli dziewczyny, że interesują się chłopcami. I jeżeli spojrzymy na ubiegły rok, na wszystkie te próbki, to tutaj są dość zbieżne dane, widać, że liczba heteroseksualnych uczniów spadła o około 5%. To chyba coś dość martwiącego. To przecież to jest nasza przyszłość. Chłopaki i dziewczyny, którzy są razem i robią dzieci. Co się jeszcze stało?
Way back when, 10, 15 years ago, 5% of the kids said they were bisexual or homosexual. Last year was up to about 9%. Homosexuality increased about 70%. Again, 10 years ago, 2.5% of the kids said, 10 w poprzedniej dekadzie 2,5% uczniów mówiło, że jestem zagubiony, nie wiem, ciężko mi jest określić, jaką mam orientację. I liczba tych zagubionych seksualnie uczniów wzrosła w ostatnim roku do około 4%. Jest to również wzrost o około 60%. To było bardzo dobrze przeprowadzone badanie. Nie zatrzymali się tylko na zadaniu pytania, jakie są twoje preferencje seksualne, co chcesz robić, ale zadali również pytanie wprost, jakiego rodzaju aktywność seksualną masz ze sobą. No i zapytano uczniów w szkołach średnich, no co zrobiliście? I dekadę temu 53,5% powiedziało, że spożyło ze sobą przeciwnej. W ubiegłym roku spadło to do około 46%. Spadek o około 12-13%. Ale spójrzmy na to, co wzrosło. W poprzedniej dekadzie 5,8% uczniów przyznało się do tego, że odbyło stosunek homoseksualny. W ubiegłym roku było już to około 7%. Zatrzymajmy się tutaj i pomyślmy o tym badaniu. Badaniu, w którym uczestniczyły miliony amerykańskich uczniów. First, the reason for doing the study, remember, przypomnijmy sobie, jaka była przyczyna rozpoczęcia tego badania. W 91 roku ci wszyscy uczniowie homoseksualni częściej palili, pili, zażywali narkotyki, robili wszystkie te szkodliwe rzeczy. No i teraz po całej tej gejowskiej propagandzie, uczeniu, jak to dobry jest homoseksualizm, to chcę zgadnąć, czy tą różnicę między uczniami homo a heteroseksualnymi udało się zmniejszyć. Ilu z was myśli, że eksperyment się powiódł i uczniowie homoseksualni stali się tak samo zdrowi i bezpieczni jak heteroseksualni? Pytam was, możecie podnosić ręce. Kto uważa, że eksperyment się powiódł? Didn't work at all. Macie rację. Absolutnie nie zadziałało. Sytuacja homoseksualistów w poprzednim roku wcale nie była lepsza niż na początku eksperymentu 10 lat temu. Ale oczywiście dzięki całej tej propagandzie było ich więcej, a było mniej heteroseksualistów. To badanie pokazuje nam przynajmniej kilka istotnych faktów. To tradycyjne i chrześcijańskie spojrzenie, że homoseksualizm jest zaraźliwy. This adds some weight. Jeżeli się uzna, że może trochę tak, to badanie pokazuje, że może być trochę prawdy w tym podejściu. Tym wszystkim, którzy twierdzą, że homoseksualizm jest czymś wrodzonym, że tacy już jesteśmy od urodzenia, że nie da się tego zmienić, to badanie powiedziało, że nie mają racji. We can increase the numbers of homosexuals among regular kids. Raptem kilka lat jesteśmy w stanie podnieść, zwiększyć liczbę homoseksualnych dzieci wśród dzieci. Całej populacji dzieci, nawet o 60%. We don't know. To jest bardzo dobre badanie. Mamy też wiele innych szczegółowych. Nie jesteśmy w stanie oczywiście wskazać, które z tych dzieci stały się homoseksualistami, stały się dlatego, że właśnie wdrożono tą propagandę. Ale wiemy, że ktoś o takim tradycyjnym spojrzeniu na ten temat, kto na początku tego badania by powiedział, i ta osoba powiedziałaby, nie róbmy czegoś tak głupiego, bo tylko zwiększymy liczbę homoseksualistów, a nie rozwiążemy ich problemów, bo te problemy są związane z samą istotą homoseksualizmu. Psychologowie i psychiatrzy mogą mówić, że jesteśmy mądrzy, wiemy, że homoseksualizm jest tak samo zdrowy i dobry jak heteroseksualizm. Ale myślę, że it's unable to translate, so I'll say it the other way. Więc myślę, że możemy powiedzieć, że są w błędzie i jest takie amerykańskie określenie full of shit, tak? Czyli pełni nawozu, natomiast pan doktor mówi, powiedział pełni żurku. Pan doktor jest, you're a fan of żurek. Pan doktor jest fanem żurku, więc. Well, wait, just before we go there, I'm sorry. Mm-hmm. My government. Ale teraz przejdźmy już do trzeciego badania. After this study is over, what do they say to do
No i teraz zadajmy sobie pytanie, co zrobił rząd amerykański, mając to doświadczenie przeprowadzone na milionach amerykańskich nastolatków? To są oficjalne zalecenia, które możecie znaleźć na stronach amerykańskiego rządu, które w zasadzie innym rządom państw na świecie zalecają. Zróbcie to, co zrobiliśmy my. Tak jak misjonarze chodzą po całym świecie do polskiego rządu, brytyjskiego, do nauczycieli w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Afryce i mówią, zróbcie to, co zrobiliśmy my. Nie wiem do końca, dlaczego to robią. Częściowo mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że to po prostu biurokraci, którzy chcą mieć pracę, chcą móc zatrudniać dodatkowe osoby jako doradców, ale jeżeli posłuchamy ich rady, na przykład jeżeli posłuchacie ich wy w Polsce, z dzietnością na poziomie 1,4 dziecka na kobietę, skończycie z jeszcze mniejszą liczbą osób, które są zainteresowane posiadaniem dzieci. I do tego demograficznego piekła traficie nawet szybciej, niż pędzicie tam teraz. I teraz opowiem o kolejnym badaniu. Nasi badacze w Chinach, Rosji, Mołdawii, w Stanach Zjednoczonych, we wszystkich tych państwach, które widzicie, korzystając z Google News, starali się wyszukać wszystkie przypadki molestowania dzieci. I w tym samym czasie, chociaż kompletnie nie wiedzieliśmy i nie było to w żaden sposób skoordynowane, Centrum Badawcze Pew również udało się do tych samych państw, w których byli nasi badacze i przepytali ogromne próby obywateli, czy homoseksualizm powinien być akceptowany przez społeczeństwo. I w tym samym czasie, chociaż kompletnie nie wiedzieliśmy i nie było to w żaden sposób skoordynowane, więc jak widzicie, w Chinach i w Rosji najmniejszy odsetek ludzi powiedział, że homoseksualizm powinien być akceptowany. Wielka Brytania i Kanada, tam blisko 80% powiedziało tak. I zobaczmy, co uzyskuje się, kiedy słucha się psychologów i psychiatrów, gdy mówią o homoseksualizmie. W Chinach 5% sprawców molestowania dopuściło się molestowania homoseksualnego. W Rosji było to 20%. W Stanach Zjednoczonych było to 33%. W Wielkiej Brytanii było to 54%. I jeżeli jakieś społeczeństwo słucha się rad ludzi z mojego zawodu, dzieci w takim społeczeństwie znacznie częściej padają ofiarą molestowania homoseksualnego. Jeżeli spojrzymy na odsetek dzieci, które padły ofiarą molestowania, w Chinach było to 5%, 24% w Rosji, dzieci, które padły ofiarą molestowania homoseksualnego i aż do 80% w pozostałych państwach ofiar molestowania, które trafiły do mediów. Tu 80% w przypadku państw z brytyjskiej wspólnoty narodów. Okazało się, że dwóch homoseksualnych badaczy również było zainteresowanych tematem, więc przepytali tysiące homoseksualistów w czasie parad równości, w barach dla gejów i zadali im pytanie, czy byliście molestowani w dzieciństwie. W przypadku tych, którzy przed 90. rokiem mieli poniżej 17 lat, 23% powiedziało tak. W latach 90. wzrosło to do 27%, a po 99. wzrosło to do 29%. Jeżeli spojrzymy na państwa rozwijające się, to było 10% i w tych państwach, gdzie homoseksualistom przyznane są prawa, kraje rozwinięte, było to około 25%. W przypadku państw, gdzie homoseksualizm był legalny, ale nie przyznawano żadnych dodatkowych praw, było to około 10%. I legalny homoseksualizm oraz dodatkowe prawa dla gejów około 27%. Ja tego badania nie przeprowadzałem. To geje jest. I możecie zauważyć, że to, co ustalili homoseksualiści i to, co ustaliłem ja, mocno współgra. Im większa akceptacja dla homoseksualizmu, tym więcej dzieci pada ofiarą molestowania homoseksualnego, tym większa część przypadków molestowania jest homoseksualna. Spójrzmy na jeszcze jeden przykład. Teraz zastanówmy się, co dzieje się z dziećmi, które trafiają do takich miejsc zakwaterowania grupowego, jak sierocińce,
poprawczaki, kto je tam molestuje. W przypadku pięciu mężczyzn oni odpowiadali za molestowanie 14 chłopców i czterech z nich mężczyzn odpowiadał za molestowanie 12 dziewczynek. Jeżeli spojrzymy już na dane podsumowane dla całego świata, to 84% sprawców molestowania dopuściło się molestowania homoseksualnego i odpowiadali za 96% ofiar molestowania. Moglibyśmy spojrzeć też na dane dotyczące rodziców biologicznych, rodziców adopcyjnych. Moglibyśmy zauważyć wtedy różnicę. W przypadku rodziców biologicznych najczęściej molestują ojcowie. W dwóch przypadkach na trzy molestowania przez rodziców, przez ojców biologicznych ofiarą padają dziewczynki. W przypadku rodziców ojców adopcyjnych w zasadzie ta proporcja jest równa, taka sama liczba chłopców molestowana co dziewczynek. I również podobnie w przypadku rodziców zastępczych. Jeżeli spojrzymy na te dane, no to nasuwa się wniosek, że chyba jednak dopuszczanie, pozwalanie homoseksualistom na adoptowanie dzieci to nie jest najlepszy pomysł. Jak również zezwalanie im na pracowanie właśnie w takich miejscach, gdzie dzieci są zakwaterowane wspólnie. Przeszliśmy już dużą drogę, jeśli chodzi o analizowanie tych badań, gdzie już byliśmy. I mieliśmy na początku homoseksualistów, którzy twierdzą, że zarażają się, bo kochają inaczej. Nie widać za bardzo tych dowodów miłości i troski, skoro w dalszym ciągu zarażają osoby, które rzekomo kochają. Rząd amerykański w celu rozwiązania problemów młodych, nastoletnich homoseksualistów, którzy częściej próbowali popełnić samobójstwo, zażywali narkotyki i tak dalej, włożył wiele wysiłków w propagowanie homoseksualizmu, tak aby wszystkie dzieci go akceptowały. I jak widać, cały ten wysiłek nie poprawił sytuacji gejów i nie zrównał ich. Z heteroseksualistami. I jeżeli chodzi o te wszystkie problemy, to homoseksualiści dalej mają je częściej. I jednocześnie ten sam program zmniejszył liczbę heteroseksualnych uczniów, zwiększając jednocześnie liczbę homoseksualnych i tych, którzy byli zagubieni w seksualności. Okazuje się, że społeczeństwa, w których homoseksualizm jest akceptowany, im bardziej prawo toleruje homoseksualizm, im bardziej toleruje ich społeczeństwo, tym częściej dzieci z tych społeczeństw są molestowane homoseksualnie. Pytanie.